body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Czołem, moje kochane Asiarki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną jest Kuba. Cześć i czołem. Krystian. Cześć. Jacek Placek. Hello. Słuchajcie, kurka wodna, znowu gram w czołgi, jak wiecie. Ostatni odcinek był, mówiąc najoględniej, średni. Mam nadzieję, że teraz będzie troszkę lepiej. Ciekawa misja, kopalnie, ciekawa mapa. Nie wiem, jak pojadą moi koledzy z drużyny, ale ja mam plan pojechać na latarnię. Jest to miejsce, w które kiedyś jeździliśmy bardzo często. To raczej nie jest chyba pod ten czołg, ale ja lubię ryzykować. Chociaż może to źle, ale zobaczymy, jak pójdzie, bo grałem jakieś 3 dni temu tutaj w tym miejscu właśnie i pojechałem tylko z drugiej strony tutaj na nadwodę i powiem wam, że było super, bo wszyscy pojechali na środek, ja zrobiłem plecy, potem waliłem tutaj ludziom na plecy pod górkę i było pięknie, było morowo. Mam nadzieję, że i teraz tak coś się uda, widać, że ze mną będzie chyba Project, to... A może to nie Project, to albo coś innego, ale może być fajnie, zobaczmy. Wcelowani i czekamy na przeciwników. Już giniemy świetnie. To ja jadę tam dalej. Przedtem poszło jeszcze... A. Oj. Ale tak lufy nie opuszczę pod to su. Ale kolega wyjeżdża. Już cię lubię, Big Smeister. Tyle ładuję, że ja nie wyjadę pod kolegę. Ale pięknie dostał na strzała. Co to się stało w ogóle? Nie opuszczę karmaty. Kurczę, to jest kłopot. Challenger się ode mnie odbił. Teraz wyjdzie, że umiem kontować. Ktoś to jeszcze uwierzy. Co tu zrobić? Tam jak wyjedziemy, to jest on dla niego na strzała. Może objechać wodą. Ja nie opuszczę, działa, no. O, pozycję oddajemy. Chyba tak trzeba zrobić. Jak to powiedział pewien Buba, czasem trzeba myśleć, jak się idzie w czołgi. To był cytat z ciebie, Kuba. Jesteś dumny, że używamy z ciebie cytatów? Ależ oczywiście, że tak, a odnośnie słowa Krasiuka, że nie trzeba, nie wiem, czy najinteligentniejsze jest strzelanie do swoich. Szczególnie, że nie dajesz obrażeń, nie? No więc właśnie. Jakbyś nie wiedział, nie możesz mi zrobić już krzywdy. Nie da się. Kraciuk, ja się tak nie zniżę. Bez przesady. A jakie? To ciągle nie jest minimum. Czwórka?
Kurczę, no. Nie mam skórek. W sumie skończyło, ale kurde, jest kill. 1000 uszkodzeń. Biorąc pod uwagę moje umiejętności krywczołgi, to jestem zadowolony. Gdybym tak się nie zgapił i nie wyjechał pod tego, to może byłoby trochę lepiej. No ale ja jestem zadowolony. Chłopaki, jak tam u was? Powiedzcie. Jesteśmy akurat w garażu. W garażu. To ja bym chciał dołączyć do was. Tak powiem. Moi drodzy koledzy, więc prosiłbym o zaproszenie. Wyszli w dwóch. Chyba od nas czegoś wymagają. A zaraz będzie jeszcze chyba Netflix Games, to będziemy mogli pograć na dwa plutony i może nam się wylosuje tą samą bitwę. Byłoby śmiesznie. Kto ma być źle, tak Rasiu, który chce. Czyli ty, Karasiuk, tak? Nie, ja co, to mi jej. Ja już kończę. No to jak kończysz, to hej. To wybierzcie zmiary? Ja to dałem dowodzenie. Aha, mi dałeś. Jacek, to masz 7? Tak. Ja bym proponował 7. I 6 ewentualnie, ale chyba wolę 7. Ja nie wiem, co wam do tego dobierać. Czołg najlepiej. A, będę sobie zarabiał kasę. To jest zawsze pomysł, no. W ogóle ja odpaliłem te czołgi po 100 latach i patrzę, że mam 3 miliony srebra. Mówię, skąd ja mam tyle kasy? A tą plakietkę sam muszę jeszcze jakąś zrobić. Rzadko kogoś zabijam, ale zawsze bym mu wysłał pozdrowienia. Bo mam 3000, też nie wiem z czego mam 3000, to chyba musiałem dostać na początek. W ogóle ostatnio goście nie wiem jak to zrobił, bo w goście nie miał takiego niku, nie wiem czy coś się, nie wiem czy goście coś czerpał w plikach czy coś, ale mnie zabił i mi wyskoczyło pozdrowienia z więzienia. Takiego mindfucka dostałem. Chłopaki, to gdzie jedziemy? Chłopaki. Powiem wam, że na tej misji gramy chyba pierwszy raz. Gdzie jedziemy? W prawo nie jedziemy. Czyli w lewo. W prawo będzie fałka 101P. My tego nawet na goldzie nie przebijemy. W tyłek. No to gdzie jedziemy? No w lewo. Fałka moim zdaniem jest bardzo niezbalansowanym pojazdem, ponieważ dobrze skontowana jest nie do przebicia. Nawet 10 ma z nią momentami problem. Czyli nic tylko brać? Tak, tylko to musi się nauczyć bardzo dobrze kontować. To nie umiem. Trzeba pamiętać o takich rzeczach. Jak się tak normalnie nie kontuje, tym jak się kontujesz, to musi się kontować tak, że tylko oddajesz strzał, o typek. Ja go zjem. Ja nawet nie próbuję w niego trafić ciężkim czołgiem. Musiałby. Ja go zjem, ja mam fajny maga. O, jest szpic. Ja ich nie zjem dwóch na raz. Ale ja tam nie dojadę, więc ja na mnie nie licz, przykro mi. A jeszcze dostaję medal artylerii, świetnie. I jeszcze projekt jest, uważajcie. Projekt to 3 pociski po 240 maksymalnie może wam wrzucić, więc jakieś 800. Marek, nie stój UDS-em do przodu.
Wiem, nie przebiłem go. Nie, UDS-a nie przebijesz tego. No M4 nie przebiłem bez kitu, no bokiem stał. No co to się dzieje w ogóle? Jeszcze tygrys mnie tu strzeli w pupkę. Ktoś rozwalił Tigera, a ja w niego w tym samym momencie strzeliłem. No co za magnowanie pocisku. Do ściany i delikatnie do lewej kręć, nie do prawej, do lewej, żeby trzymać kąt. W takim momencie musisz zawsze trzymać. Nie możesz jechać tak, jak teraz jechać, bo teraz oni cię mieli w bok. Musisz o tym pamiętać. Pojawia ci się przeciwnik z prawej strony, kręcisz delikatnie, znaczy z prawej. Z lewej strony kręcisz delikatnie w lewo, żeby cały czas być pod kątem. Jedynie co ci wtedy może zrobić, to ściągnąć gąskę, a wstrzelić je w ciebie ma o wiele trudno. Dobrze, Kubuś, dziękuję. I taką zasadę można też robić na czołgach średnich, nie można tak robić na lightach, no bo lighty nie mają w ogóle pancerza. To daleko wyjechałem i mnie zdjęła artyleria. Ach, życie, życie, przytul mnie, czekamy dalej. Rozumiem. No to teraz jak siódemeczki się skończyły, to chyba czas na szósteczki. Możemy, znaczy ja jeszcze mam siódemeczki, ale możemy też szósteczki. A ty, Jacek, masz jeszcze jedną siódemeczkę? Nie, jedną tylko mam. Dobrze, a to teraz szósteczki. Pojazdy szybkie, powiem. Czas odświeżyć bez. Jakbym wiedział, że zabierzesz krumulę, to bym zabrał krumulę. Zmieniłem. No nie, nie cierpię tej misji, Boże. Wiem, że jedziemy na lewo. Tam gdzie są laski i górki. O tam jedziemy. O tam przed siebie, w lewo tam. O tam o. A to trzeba jechać, chłopaki, kupą, nie? Albo w kupą, albo wjeżdża tam jedna osoba, a reszta osłania. Czyli kupą. Przekonałeś mnie. Nie. Ja myślałem, że ja tym czołgiem sobie zarobię, co nie? Masz gold naładowany. A ja ostatnio grałem nim klanówkę i mam full gold, full duże zestawy. No to po prostu nie używaj. Taranduj. Albo zrób dobrą bitwę. Albo. Najlepszą. Dobrze, opaska pro gamer na ręce, także teraz muszę zrobić dobrą bitwę. Nie masz wyjścia. Wstyd przed wszystkim. Bo wszyscy ją widzą na live. To muszę ci teraz opaskę pro markowy zrobić, to wtedy będziesz miał lepiej jeszcze. Aha, jedziemy tam za tobą. Jeżeli chcecie, możecie jechać. Tylko pamiętacie, że mam o tyle plus, że ja będę wiedział, kiedy mnie wyspotują, bo ja na tym pojeździe mam 4 perki. Wiem, bo ty nim ciągle grasz. Dobrze, teraz jest tak. Co? Skupimy się na jednym przeciwniku i skupiamy się na 59-16, bo już jest troszeczkę obit. Chociaż nie Kromel się wychyla. Poczekajcie, spróbujmy ich tak punktować. MK ma największy DPM. Nie przebijam. Nie mogę. To ja wolę Cromwella, bo ja w niego cię przebiję. 59-16 plecy, 59-16 plecy, bierzemy go. Pięknie. Teraz Cromwell się wychyla. Jego jemy. Mareczku, musiałbyś przyjąć. Dobrze. I wyjechać prosto na niego w dwóch. 3, 2, 1, go.
To później. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Ciśniemy, ciśniemy. Dawaj. Krepnij go raz, krepnij go raz. Pięknie. Gdzie teraz jedziemy? Ja teraz robię cofkę, żeby pomóc naszym. Dobra, jadę też. Po niego zjeżdżamy? Tam jeszcze. Nie, 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 nie. Tam jeszcze Cromwell jest. Ojej, a Mix mnie tam z. Kurde. 18 HP, no to pięknie. Ja mam taki ogryzek, że hej. Dlatego ja kombinuję, co tutaj zrobię. My, że party pojedziemy. Przy lasku. Ale Mareczku, proszę cię, teraz mnie nie blokuj, w razie czego. Bo jak wiesz, że masz żarówkę, ja będę starał się po prostu, wiesz, na spotar. O, Cromwell, Cromwell. Bita Cromwell. Szukamy go. Nie, nie widać. Chyba nie ma przebić. Ależ dramaturgia. Amix, widzi mnie. Och, kurde, nie wstawałem do końca, no. Jak się skampił Camper 1? Może dlatego, że ma wnikły snajper. To by wiele wyjaśniało. Ale dobra bitwa. Trzeba to narzekać. Ja zrobiłem, kurde, błąd, że takie zrobiłem duże kółko. Ja nic cofnąłem i powiedziałem duże kółko. Po rozwaleniu tych czołgów mnie tam zdjęli, powiem, całe HP mi zdjęli, nie? Bo dostałem gąskę, potem drugi strzał od 40 TP i tak to się skończyło, niestety. No ale jak nie ma ósemki? Nie mam ósemki, nie dorobiłem się. A to ja coś to, teraz nie masz siedemki, czy masz? Nie, jeszcze jest w bitwie. Siódemka, a nie, już masz. Pastkowy potwór. No, ten drugi odcinek trochę lepszy. Póki co, póki co. Powiem ci, że tym pojazdem mam zamiar wbić 3 biegłości. Czyli bardzo dużo. Bo to trzeba być lepszym od 95% graczy. I to chcę zrobić na cześć tego, że Pastek pokazał mi, jak się gra w FOTA. Bo to jest jeden z ulubionych czołków, chyba. Ja wiem. Trzeba go celować w cycki, bo ostatnio taki mnie go zwalił, jak grałem KW3. I raz przebiłem mu cycek, czyli to jest takie uszy, w sumie to są uszy, a nie cycki, no dobra. Na takie rzeczy się mówi cycki na ucie. Dobrze, gdzie jedziemy? No słuchajcie, no my nie mamy szans na pierwszy front. Musimy to rozegrać taktycznie. Ja nie mam szans zdecydowanie, bo ja przecież tutaj na dziewiątki, gdzie? Skampić się gdzieś, szukać pieszo, ja bym pojechał na lewo. Ale na lewo, na defensywne lewo. Zobaczyć, jak się rozwinie akcja, spróbować może zagrać wiesz, taktycznie, żeby pojazdy wyjeżdżały pod nasze lufy. Zboczeniec. Jak tak możesz mówić takie rzeczy? Dość mało pojazdów tutaj. Ciężkie. Może tutaj jest taki dołek, może w niego pojadę. Czy to było tutaj, czy to było dalej? Chyba dalej.
widać przeciwniczych czołgów, martwi. O, oj, 500 HP. Skorpion jest tu. Tak, skorpion. Albo to jest piątka. Skorpion, 27 nie odbił. Gdzie on może być? Ja w niego strzelił, ale... W którymś z krzaków. Tutaj może być? Szkoda, że nikt go nie wyświetli, bo to taka gra teraz. I my w tej grze nie ugramy tu tego, tak. Nie, nie, nie wyjeżdżać nawet. Naprawdę, nie wyjeżdżać. Skampić się, poczekać. Zagramy im po prostu na nerwach. Zmuśmy ich do wyjechania na nas. 1000 odbiłem, jeszcze więcej odbiłem. 1200 odbiłem, świetnie. Widzimy już ISA 3, może ta P44 Panther wyspotuje nam coś jeszcze. Jeżeli wyspotuje, to jemy. I polecam załadować hajki od łąka burzące. Bo jak Skorpion łyknie, to może na dwa hajki spłynąć. Lorka też nie jest jakoś twarda. No będzie cały czas walił, bo nas tutaj widzimy i nie widzimy, bo nie mamy tutaj spotera. Lorka. Chociaż czekaj, Skorpion, tak, 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 dobra. Spróbujemy. Mamy ich spotera. Łupać, łupać ile fabryka dał. Ja mam 15 sekund przeładowania, co ja mogę strzelać. Gąska. Ale nie zadziałała mi ta automatyczna ta. A, bo ja chyba złożyłem automatyczną już, kurde, i czekałem aż mi ten. Aż mi się zgasi, straciłem cały HP. Świetnie, a już mam normalną. Tamtą użyłem. Świetnie. Jestem taki mądry. Inaczej. Skończyłem się ode mnie odbija. Będę miał dużo obrażeń. Odbitych w sensie. Chętnie bym wam wyspotował tylko. Nie, no to nic nie, nie ma sensu. Problem polega na tym, że ja tutaj mam tą rolkę. Lorkę. Ale poczekaj, ten pilot zjedzie, może on go wyspotuje. Ale teraz tego skorpiona uwagę, bo mnie zabił. No nie. Zasłaniacie mi! Wy niedobre chłopaki. Kurde, tak, najgorzej jest tą gąsienicą, bo ja byłem święcie przekonany. Co za nubstwo. To teraz co, szósteczki? Chłopaki. Spoko. A, kromuelki jadą. Już nie będę odpalał żadnych bonusów.
Bo już mamy 24 minutki. Jak dobrze pójdzie, to jedna bitwa. Gdzie jedziemy? A wiecie co? Mój różowy czołg ma szaloną taktykę. Przed siebie prosto? Nie, to bez sensu jechać. Mów, mów. F5, E5 w to jeziorko tam wjeżdża. Jeziorko, no dobra. Tylko tam ciężkie często wjeżdżają, no ale... No, tu jest mało ciężkich. Co ci tam wjedzie? OIK, przyklei się z nimi, on nawet nie opuści na ciebie lufę. A jeżeli tam wjedzie jakiś czołg lekki, jak ja go stałem... Marek. To nie ja. Jest tylko jeden zwykły Cromwell w tej bitwie. Przestrzeliwuje działo, żeby lepiej działało, jak to działo. Dobrze, ej, MT, ja chcę go staranować. Chodźcie. Chodźcie się bawić. Idź ze mną, a nie uciekacie ode mnie, babo. Tego. Mhm. Teraz tę pięćdziesiątkę, go. Widzicie, o co chodziło? Poszło 3 za 1, jak dobrze pójdzie. Niestety zginąłem ja, ale to tam. Tak, ad plus. Żartuję oczywiście, bo 4 za 1, z czego wy macie po 2 kile. Co teraz? Co robimy? Powiedz nam, panie trenerze. Pod górkę, czy? Pod górkę was wyspotują. Czyli... Czyli gdzie? Tam? Przez ten? Ale tam jest fałka. Możecie spróbować po prostu tutaj zaczekać, jak się rozwinie akcja. Tutaj jadą czołgi, wiesz? Może chodź, jak tu wyjedziemy na nich, bo tutaj nasz jedzie lekki. To będziemy mieli wsparcie. Artka. Ale z lewej jest czołg. Ona jest celowana w nas, więc... No to się cofnij. Do skały. Artka w nas celuje, wiecie, też trzeba uważać. Cały czas ta fałka was będzie bić. O. Kurde! Jacek, cała nadzieja w tobie. Nie, szczerze mówiąc, to już jest wygrana bitwa. No ale ja zginąłem, to mnie nie cieszy wcale. Poczekaj, Jacek, bo jadą czołgi, zobacz. Teraz wyjeżdżaj. On nas strzeli w tamtych, a ty sobie spokojnie w spokojną kitę walniesz. Nie musiałem, głupio wyjechałem, trzeba było czekać na naszych. Jacek, Kuba, tośmy jedyni, którzy zginęli w bitwie. Tak, tylko wiesz. Zauważmy, ale my zrobiliśmy tą bitwę. Możemy teraz spokojnie wyjść, bo dzięki nam wygraliśmy. My w trochę więcej obrażeń, w ten czas biliśmy ich, wyciągnęliśmy wszystkie czołgi lekkie, a czołgi lekkie na tej mapie to jest podstawa. A czyli jesteśmy najlepsi i to będzie tytuł tego odcinka, ale możemy zagrać jeszcze jedną bitwę, chłopaki. Więc wybierzcie siódemeczki, szósteczki. Siódomeczki. Mam 3000, nic nie mogę polepszyć tutaj. Zagrajmy. Boję się, jaką mapę teraz losuję. Mam dziwne uczucie, że to nie będzie dobra mapa. Może Malinówka? Miasto duchów. Ale chociaż na ósemki, nie na dziewiątki. Z pozytywów. Serio? Marek, ty nie masz zbanowanego miasta duchów? Nie mam. Nic nie mam zbanowanego. Boże. To gdzie jedziemy? Ja nie potrafię na tej mapie grać.
Ja nie potrafię na żadnej, to nie jest argument. Ja muszę gdzieś na środek jechać, no nie mam wyjścia za bardzo ciężkim czołgiem. A jak powiem, rozdzielmy się. No się rozdzielajmy. Zobaczymy, może to jest rozwiązanie na wygrywanie bitew. No ostatnia bitwa pokazuje, że nie, ale... Zobaczymy. Ale 10 poprzednich... Dla ciebie jest okej. Ja idę za naszymi ciężkimi, zakładam, że nie umieją grać po prostu i tyle. Ja znam 169 obrażeń. Dobra, strona Jacka już jest chyba wygrana w tym momencie. Tylko uważajcie, żeby was nie wystukali zaraz z miasta, okej, Jacek? O kurde, artyleria, muszę to tutaj schować. Boże, czemu ten mój kochany celowniczy tak kiepsko strzela? Już kilka strzałów, a on mimo maksymalnego wycofania nawet nie trafia w cel. Dziękuję bardzo. Plecki będziecie zaraz mieli, plecy zaraz będziecie mieli. Ten EMA coś tam? Tak. Ale on tu nie wyjeżdża, zobacz, tylko tam kończy. Puzzle na niego patrzy, więc on nie wyjedzie. Aha, ja mam wrak jako... A jadą po mnie, kurde! Źle. Nie wiem, miałem maksymalnie, wiecie, miałem maksymalnie dwa razy celownik wycelowany i nie trafiałem w nich. No, jakimś tak leciało, kurde, jakby chciało, a nie mogło. Chyba musisz to wygrać sam. Uwierz mi, że kombinuję jak. Ale za go presji. No, biorąc pod uwagę ostatnie wyświetlenia, to na jakieś 25 osób na ciebie patrzy, więc wiesz, skup się.
Jakbyś tego T28 rozwalił, to byłbym zobowiązany, bo on mi dużo psu na krwi napsuł. A ty miałeś w niego trafić. O, dziękuję bardzo. Już możesz Kuba zginąć. Co? Co tam robi jakieś IKV z tyłu? Jedzie po ciebie AMX, on mnie chyba rozwalił. A nie, na niego wyjeżdżają ciężkie nasze, wiesz? Jakbyś może byś go dobił teraz? Nie? Taka sugestia. Ale i tak byłbyś... I tak dobra bitewka. Zagrajmy jeszcze jedną, bo tak w sumie... Bo tak powiedziałem. Ja coś, ślameczek już, nie? Możemy zagrać szósteczkę. Może być kromelik, to chociaż może jak dobrze pójdzie, to sobie tą gąskę tutaj kupię. Najlepszą. Jeszcze mówiłeś o kromelu z trolem, ale to nie ten. To może nie dzisiaj. Bo nie mam ekspa, żeby kupić. Znaczy to jest ciekawe rozwiązanie. Ciekawsze w tym pojeździe, jednym z ciekawszych rzeczy. Tylko trzy pojazdy mają wolniejsze pociski na troll. A, i dlatego to jest takie ciekawe. Tak, bo uwierz mi, to jest magiczny troll. Magiczny gdyż? Wyobraź sobie sytuację, że trafiłem w Oika za 400. W bocz. Od przodu. Od przodu? To zobacz, takie przebicie, czy trafiłeś w cycek po prostu? Nie, po prostu to jest magiczne działo. Ty celujesz w przód, a to leci w jakieś... Rozumiem. Czyli celowałeś mu w lufę, a trafiłeś mu w cycek. Rozumiem. Ja na 3 razy R po prostu na niego wyjechałem. Gdzie jedziemy? Aha, na się... czołgi lekkie na tej mapie. No, na przypychacz, nie? Nie? To by wiele wyjaśniało. Mam nadzieję, że kogoś zgarnę znowu na terena. Kolega się już pali, zajebiść. Wykryta jaczka. M44, brać go. Ale on jest schowany. Ja T50 myślnik 2 wyciągnę. A nie jest schowany, myślałem, że jego nie widać. Dickie Max mi pierdyknął. Lola, ale ich tu jest. No i nie zdążyłem go wyciągnąć. Aha, tylko ja żyję. Dziękuję, koledzy. Zostawiliście mnie samego. Dlaczego nie rozumiem? Co nasze niszczarki robią na mordówce? Niszczą? Wiecie co, spadam stąd, bo mnie ten... Komuś to trzeba inaczej przyjechać, bo mnie teraz nawet artyleria tutaj dziabie. Stąd już nie uciekniesz. Zaraz po mnie wyjadą i się skończy moje życie. Uciekłem. Może jakimś fartem, ale to był jakiś czołg. Albo mi się coś przyśniło. Już go nie ma. To się wiedzie? Nie, tutaj nie wiadę. No nie, nie ma szans. Tak on tutaj wjechał pod górkę? To jakiś Spider-Man? Nie, on po prostu z drugiej strony podjechał.
No, uleczymy dowódcę, niech ma. No go spędzę się, jak będę tutaj przyjeżdżał. Totalnie pokręcona ta bitwa. Tak. Szczerze, pierwszy raz widzę, żeby niszczyciele czołgów jechały na mordowni. Widziałeś, żeby ciężki tutaj wyjeżdżał i stał pod górką? Bo to też jest ciekawe zagadnienie. Tak, zaraz po mnie wyjadą. Co tu zrobić? Może spróbuję tam przeskoczyć. Jedzie, Marek. No widzę. Ja tego nawet nie przebijam. Jeszcze mnie staganował. To za podła śmierć. I to jeszcze jakiś Chorwat jest. To jest przecinek, żeby kończyć. Ale biorąc pod uwagę tą poprzednią, albo jedną z Jacku, Kubo, dziękuję wam za grę. Możecie się ładnie pożegnać. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa! Jacku. Na razie. I wam pięknie dziękuję, do zobaczenia, cześć!